wziął się stąd, że tutaj się odbywały wyścigi górskie. Ta dyscyplina troszeczkę gdzieś zanikła u nas. No, organizujemy rajdy. Wyścigów górskich jako takich nie było. Chcieliśmy właśnie pierwszy raz wykorzystać tą drogę, która jest tutaj w Ościszowie. To jest bardzo fajny odcinek, dość znany. I pomysł padł właśnie na wyścig górski, żeby zorganizować coś innego niż do tej pory było. Coś nowego dla zawodników amatorskich. Wyścigów górskich nie ma u nas w kraju jako takich. Dla amatorów zrobiliśmy pierwszy. Mam nadzieję, że się przyjmie. Jeżeli się przyjmie, to może w przyszłym sezonie będzie tego troszeczkę więcej. Rajdy to moja pasja ogólnie. Od małego jeżdżę statem rajdy oglądać i tak właśnie od 2 lat zaczęliśmy karierę. I jak ona się toczy w takim razie? No dobrze. Żadnych wypadków nie było, także jest dobrze. Czym będzie pan jechał? Fiatem 126P. Jest on jakoś szczególnie przygotowany na ten wyścig? No, tam przeróbki w silniku są. Trasę pan już wcześniej starał się z nią zapoznać i próbował przejechać? No, 2 razy przejechałem tak na pamięć i myślę, że będzie dobrze, aby do mety. Mamy 65 załóg, także bardzo ładnie jak na imprezę, która nie ma cyklu, jest to po prostu jedna taka impreza. Pod koniec sezonu, że tak powiem, gdzie w koło mamy naprawdę dużo imprez i budżety nie są z gumy, to bardzo ładnie, jest nam bardzo miło, że tylu zawodników nam zaufało. Większość jest Dolnego Śląska, jest tutaj właśnie, jest Kotlina, jest my tutaj jako, jest Wałbrzych, jest ze Śląska chyba 2 auta z tego co wiem. Najbardziej, że tak powiem, najbardziej obleganą klasą jest klasa Cinquecento i Seicento, tych samochodów jest najwięcej, zresztą zawsze ich jest najwięcej. Jest to bardzo popularny samochód u nas jeszcze, mimo że mnie, a tak no to jest cały wachlarz samochodów, od historyków, takich starszych, od maluszków, których się tu pokazało naprawdę dużo, bo mamy chyba 7 albo 8 załóg, 8 bodajże załóg jest, znaczy zawodników, bo to nie załogi, też jest mój błąd, bo cały czas, bo w rajdach są załogi, czyli jest kierowca i pilot, tutaj jest tylko kierowca. Więc jest 8 maluszków, są historyki jak Łada, jak Polonez, jak Duży Fiat, przez BMW-ki, tak zwane klasa RWD, czyli auta napędzane na tylną oś, 4 łapy Subaru, jest Lancer, no jest wachlarz całych samochodów. Jeżdżę na co dzień innym samochodem. To autko zbudowaliśmy wspólnie z kolegą na poczet tego wyścigu, żeby się pokazać, żeby odbudować tą klasę historyczną. Stąd taka decyzja. Czy sprawdzał pan trasę, próbował jak się nią przejeżdża tym autem? Nie, nie znam trasy, będzie czas na zapoznanie, za niedługo przejedziemy się, zobaczymy jak to wygląda i będziemy próbowali 5 razy podróżować pod tą górkę. Trasa ma 3,5 km długości, jest trasą wymagającą, to jest trasa znana z Mistrzostw Polski, jest dość szybka, pierwszy raz jechana przez zawodników amatorskich, tutaj właśnie to też jest to, że zawsze chcieliśmy się tutaj przejechać, nie było okazji, teraz jest. Jest to trasa no, bardzo znana, Rościszów jest na mapie rajdów motosportu w Polsce takim punktem żelaznym. Kiedyś mówię, no był to wyścig górski organizowany, później trasa nie spełnia wymogów FIA, bo tam są bardzo duże, że tak powiem, przy profesjonalnym sporcie są bardzo duże wymagania, jeżeli chodzi do trasy, ona na razie nie ma, ale dla nas, dla amatorów jest wystarczająca. Wydaje mi się, że jest to troszeczkę takie spełnienie marzeń przez wielu zawodników, dlatego też taka frekwencja. Jest to kolejna okazja do tego, aby zrobić dodatkowe kilometry OS-owe, podnieść swoje umiejętności i no, po prostu sobie pojeździć. To rozumiem z tego, że to nie pierwszy pana wyścig, który z kolei? Oj, ja już dosyć długo startuję. W tym roku to już chyba 7. A jakim wodzem pan jedzie? Fiat Seicento. Sprawdza się? Sprawdza się, tylko niestety ma seryjny silnik i, no i dość ciężko będzie pod tą górę podjechać, ale będę się starał.